wychowawców, nauczycieli, rodziców i przede wszystkim Was, drodzy uczniowie. Uwaga, uwaga! Za chwilę kończy się rok szkolny. Ach tak, przecież to już czerwiec. Jak ten czas szybko leci. Jeszcze tak niedawno do tej szkoły przyprowadzili nas rodzice. Niepewni, trochę przestraszeni, trzymaliśmy ich mocno za rękę. Wielkim przeżyciem było dla nas ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia. Wiele zobowiązań udało nam się wypełnić i z tego jesteśmy bardzo dumni. Swobodnie. Poznali przecież wiele tajników szkolnego życia. Uczniowie klas trzecich przeszli te lata lekko jak motyle, choć bywały i ciężkie chwile. Oh.
wiele. Dziękujemy Wam za pierwsze przyjaźnie, pierwsze krople wiedzy, za wszystkie uśmiechy, uściski, zabawy, za wszelkie przygody i małe urazy, za przebite piątki i pierwsze gole, za każdy dzień tutaj, bo kochamy naszą szkołę! Zanim zakończymy, chcemy jeszcze zadać naszej pani dyrektor bardzo, bardzo trudne pytanie. Myśli, że pani dyrektor sobie poradzi? Nie wiem. Pytanie jest bardzo, bardzo trudne. Pani dyrektor, oto pytanie. Jak pani wspomina ten rok szkolny? Szanowni Państwo, kochane dzieci. Dziwnie jakoś. Szkoła bez Was jest zupełnie inna. Pusta, smutna. Ale dość o tym. Wszak dziś radosny dzień. Zakończyliście kolejny rok edukacji. Dziwny i trudny dla nas wszystkich. Tym większe należą się Wam gratulacje. W nowej sytuacji wykazaliście się dojrzałością i odpowiedzialnością, a przy okazji pokazaliście umiejętne zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy. Cudownych, uśmiechniętych, a nade wszystko bezpiecznych wakacji. I wierzę, że we wrześniu spotkamy się już w murach szkoły, by z ochotą stanąć przed nowymi wyzwaniami. Wszystkiego dobrego! Czerwiec niesie nam wakacje, a wakacje to atrakcje. Czasem nawet ciut szaleństwa, lecz w granicach bezpieczeństwa. Chrońcie swoje głowy, drogie dzieci. Noście czapki i chusty, kiedy słońce zaświeci. Wybierajcie strzeżone miejsca do letnich kąpieli i bawcie się przy brzegu tak, żeby dorośli Was widzieli. Podczas plażowania kremy z filtrem stosujcie. Po każdej kąpieli swoje ciało nim smarujcie. Gdy pójdziecie do lasu, pamiętajcie jeszcze, zabezpieczcie się przed komarem i kleszczem. Gdy będziecie sami w domu, nikomu nie otwierajcie. Z nieznajomymi osobami nigdzie się nie wybierajcie. Na do widzenia, przyjmijcie życzenia. Niech te wakacje będą czasem radości i słońca i wielu przygód i zabaw bez końca. Jeziora, rzeki, lasy, tu spora.